O kurwa. Także mamy drabinę i drabina challenge polega na tym, żeby, nie zgadniecie, wejść po drabinie. Nie tak po prostu wejść po drabinie, ponieważ po pierwsze drabina nie może być podparta o nic, także no takie coś jakby kurwa odpada, nie jest to za bardzo wymagające. Po ch**a to przyjeżdżałem. Trzeba wejść szczebli 6. 6? 6. O kur... Z reguły widziałem, że ludzie robią to na takich większych drabinach. No. Bo nie ukrywam, że nasza ma szczebli 6. Znaczy, policzyłem teraz, stary, jednym okiem. Mówię, to jest cała drabina, kurwa. No, będzie to polegało mniej więcej na tym, żeby utrzymać tak środek równowagi, balance point się to nazywa, i wspinać się po tej drabinie do góry. To jeden jeszcze da siadać, tak chwilę utrzymać, tak, nie? No. Ale trzeba będzie nad tym chwilę popracować, bo to jednak... No jeden tak można, można długo. Im wyżej się wspinasz, tym trudniej jest ogólnie, no, mistrzu. Siłą rzeczy. Także zobaczymy, jak to będzie. A jeszcze muszę wspomnieć, że sponsorem dzisiejszej drabiny naszej jest Andrew, który też w sumie zaopatrzył nas w ostatnią drabinę do odcinka... Jak się nazywa ten odcinek? Skoki z wodnej drabiny chyba. Coś takiego. Link w karcie tutaj. Także dziękujemy bardzo, Andrew. No i dzisiaj też nas zaopatrzył w drugą drabinę. Człowiek od drabin. Człowiek od drabin. O kurwa. Taki Instagramu założy takiego. Jak jest typ od dostaw, bo to nas będzie człowiek od drabinek. Będziemy się musieli wspinać. No i na ostatnim szczeblu, jeżeli dojdziemy w ogóle do tego szóstego szczebla, to zeskoczyć na drugą stronę po prostu, nie? Zejść z drugiej strony z niej. No dokładnie. A dodatkowe punkty są, jak wejdziesz na samą górę i zaczniesz z drugiej strony. A teraz bierzemy? No tam. No dobra, tak, na radę, nie? No widzisz, też się trzymasz, raczej spokojnie. O. Złamiemy tą drabinę. No to nie będzie proste. Ciągnie w stronę na gruntu. Jakby grawatacja tak działa. Grawatacja to suka, pamiętaj. Muszę się pochwalić moim profesjonalnym statywem. To pokazuje generalnie budżet naszej firmy. Jak coś to ma teraz weźmiemy, ale może chociaż pierwsze szczeble może nie będzie tak niebezpiecznie. Trzeba sukę wziąć w pionie. Jaka technika, ty! No tego jeszcze chyba ludzie nie robili. Ty. No, kurwa stary, raczej. Nie wiem, czy to ma sens, wiesz? Ma w chuj, są jakieś powiem ci, że ej, ty, ło, ty, dwa szczeble, ojej. W życiu tak wysoko nie było. Ty no, dwa szczeble, taką techniką, to już 1/3. Tutaj można raz, dwa, ale trzeci już jest problem, nie? Bo trzeci to już musisz nienaturalnie... Jebany, no tak jolo zrobiłeś, ale... Fajna technika, ja popróbuję właśnie inną, żeby... Wiesz, musimy zbadać teren dobrze, nie? No. 3 stopnie. I po trzecim się strach robi lekko. Po trzecim się robi k***a niekomfortowo. No k***a, 4 f***. Ale no to już takie riski, nie? Fajne jest, bicie serca jest wprost proporcjonalne do szczebla. No. Do każdego, nie? Ale trzeba wysoko łapać faktycznie. Trzeba wysoko łapać, bo się później ręce ograniczają. No mogłem w sumie dalej, ale się trochę wystraszyłem też. Trzeba chyba jolo. Dobra, jeszcze jedna musisz próba. Jolo. Trzeba mieć dobry start. Tak, no. Bez dobrego startu to chuj... Musisz to zrobić pewnie w chuj. 5. Zajebiście. Ta technika to jest mistrzowska. Ej, dobra, to jest technika bardzo, tylko na pierwsze 3-4 szczeble, wiesz, no bo jak potem już nie masz gdzie rąk stawiać wyżej. Tak, chyba, że ta drabina byłaby dużo wyższa, nie? Dobry! No dokładnie. Tak, trawnik mi zniszczy śmieci. To jest też pojęcie niebezpieczne. Pierdolisz. Wyciągnij. Czekaj, nie, to zostaje. Tak? No kurwa. Teraz tu się zabrałem do tego kurwa jak nieboszczyk za***anie. No może właśnie tak trzeba, szybki start właśnie. Dobrze, dobrze. Ty, a może jak ze stołem, może to trzeba nago zrobić. To jest ten punkt zawahania, nie? Mamy problem potem z rękami już. Dlatego, że ta drabina jest krótka. Bo tu musisz sobie stanąć jak Jezus je... No nie bierzemy prostych rozwiązań. A czy ja powiedziałem, że idziemy po drugą drabinę, k***a? No to już jest trochę wysokość, powiem ci, jak tam nogami stoisz. Że może nie startować od razu czegoś takiego? Tylko tak, żeby ona powoli zaczęła sobie opadać. O, chyba miałeś to. Ale myślę, że mogę jeszcze lepiej spróbować. Będę w stanie to sobie zaliczyć, jak już się nie uda. Jak już nie zrobię lepiej, ale chcę jeszcze lepiej, no. Suko? Suko. Teraz żołnierz. Bo trochę mi, powiem ci, trochę mnie zestresowało to. O! Stary, pięknie, to już był piąty. Był piąty. I no. Był piąty. O! No to już było prawie to. Kolejny odcinek z serii Co pomyślą sąsiedzi. No! Ej, ty już to miałeś! Miałeś to już spokojnie. Miałeś to już spokojnie. Mental, wysokość, wiem. To wszystko teraz, to już była głowa, no. Bo musisz się już puścić rękami. Tak, dokładnie. Żeby lecieć. Tak, dokładnie, trzeba się puścić, no. Dios mios, ja p***dolę. Co ty mówisz? Salto. Z drapiną. Drapina. Ty. Ładna gwiazda. Wiesz, o czym zapomniałem? O czym? Że ja przeszkód nie mogę widzieć. No właśnie, ja ci podtrzymam. Raz, dwa, trzy, cztery. Walca k***a się uczysz. Teraz salsa leci. Ty, ja też teraz nie widzę przeszkód już. Ja nie widzę przeszkód, zarazem nie widzę. Jak my chcemy, oboje nie widzisz przeszkód, to po prostu dajesz mi okulary. Tak. Wow. I schodzi. I z powrotem. Z powrotem zszedł. Tak, wystartować trzeba. Tak! Rób to! Aaaa! Prawie! O! Ja... Ty, kolano! Miałem nieprzyjemne lądowanie! Tak? No. Co boli kolano? Powiem ci, że ta noga bardziej mnie przeraziła, bo takim, tak, pod takim kątem była. No. Nerwy muszą być! Czasem... Pomyśl na tym, żebyś był w kompilacji tiktokowej When People Enter God Mode. Żeby cię wstawili nagle, jedną nogą to zrobisz. Czaisz? Nie. Taki mam dla ciebie mały challenge'ik, inny. Do trzeciego na jednej nodze. Na przykład. O! Jedną nogą do trzeciego chociaż. No właśnie, tego się bałem, stary. Tego się bałem. To było bardzo niefajne. No. Ale jadę jeszcze raz. O! To było k***a. To 6 jadę. Trzeba strzelić. O! O kurwa! O stary! O kurwa! O stary! O! Żyję! O! Ale nie no! No kurwa, było słychać, stary! Ale żyjesz? Żyj, tylko mnie przytkało, wiesz, płuca. No. Było słychać, jak ci głowa w ziemię. Bark, wiesz, je... No. I mnie przytkało tak, o. A tu już jestem pewien, że zaliczyłem. Bo mnie k***a. Ta pierdala, ta połowa twarzy. O. Ale nic sobie nie zrobiłem chyba. O k***a. P***a. Ale pierdolłem, ty. No, najlepsze jest to, że to jest nagrane. W tym miejscu! W tym miejscu tak właściwie. To ja moje największe kontuzje w życiu k***a miałem, mało. Jeszcze nigdy tak nie jebałem z drabiny, ty. O. Ja pierdolę. Na wysokość to nie ma k***a. Bo miałem instynkt od razu i rękę wysunąłem. No i wylądowałem na nią po części. Ale to jest taka siła jednak, że i tak się podwinęła i tak ryjem, nie? Mm. Oh. Po chwili bo ja stoję też, że chciałem się... Czekaj, kurwa! Nie, bo, no miałem przytkany, byłem w ch... I wiedziałem, że może to źle wygląda, że tego chciałem jak najszybciej dać znak, że będzie no. okej. Już wtedy... Jeszcze nie mogłem się odezwać, no. Bo znasz to uczucie, jak tak, no. O. Ale już wtedy wiedziałem, że mogę stać i nagrywać, nie? To właśnie dobrze. Może to jest k***a na tej matrycy? Nie wątpię. Wiesz, jaki ban, właśnie też... Wiesz, jaki ban, ale to już nie wiem, tak też nie